Mocny akcent na koniec rundy MKS Limblach-Limanowa zakończył jesienną odsłonę sezonu pewną wygraną z Unią Tarnów. Skuteczna gra w ataku pozwoliła gospodarzom już na samym początku meczu odskoczyć od rywali na niecałe 15 punktów. Później do odrabiania strat z powodzeniem ruszyły jaskółki, dzięki czemu Unia po dwóch kwartach traciła do podopiecznych Roberta Kality 4 punkty. Dzisiejszy mecz to bardzo udane spotkanie, szczególnie w drugiej połowie, w którym zawodnicy pokazali bardzo ciekawą i bardzo skuteczną grę. Szczególnie Piotr Fadrans, który rzucił 6 razy za 3 ze 100% skutecznością. Trzecia i czwarta kwarta meczu to już popis gry Limanowian. Wysoką skutecznością zabłysnęli Andrzej Peciak i Piotr Kwandrans. Wiedzieliśmy, że Limanowa gra bardzo dobrze u siebie. Parę punktów miała na wjeździe, niemniej u siebie jest mocnym, bardzo mocną drużyną. Gram mocno pod koszem, ma bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. Ustawialiśmy się przeciwko takiej grze i staraliśmy się to jakoś zniwelować. Widać po wyniku, że nie do końca nam się to udało. Wysoka przewaga Limanowian utrzymywała się już do samego końca i ostatecznie Limblach pokonał Tarnowian 98-72. Myślę, że kibice, którzy coraz liczniej przychodzą na te mecze, powinni być usatysfakcjonowani, powinni być zadowoleni z gry i poziomu, jaki prezentujemy. Limblach zakończył rundę jesienną na trzecim miejscu drugiej ligi, tracąc do prowadzącego Piaseczna 3 punkty. Limanowianie, tak jak i lider rozgrywek, okazali się niepokonani na własnym parkiecie. Grzegorz Szpak, TV28.